Dzisiejszy wykład chciałabym poświęcić omówieniu współczesnych metod terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego. Przedstawię Państwu różne metody, różne strategie naprawcze po uszkodzeniach rdzenia kręgowego, które stosuje się w laboratoriach, które wymagają rozlicznych badań. I prawdopodobnie tylko niektóre z nich znajdą zastosowanie w klinice później, bo musimy najpierw przebadać i sprawdzić, by po pierwsze nie szkodzić, a potem pomagać. Jeżeli chodzi o uszkodzenia rdzenia kręgowego, to w Polsce spotykamy się rocznie około 700 przypadkami wypadków, w których dochodzi do urazów rdzenia kręgowego. W Stanach Zjednoczonych ta liczba wynosi 12 tysięcy, z czego 4 tysiące pacjentów umiera w miejscu wypadku. 1000 pacjentów umiera w trakcie hospitalizacji. Są to straszne liczby. W związku z tym my poszukujemy metod, które by zapobiegały takim tragicznym następstwom wypadków z uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Wśród przyczyn urazów rdzenia kręgowego wymienia się przede wszystkim wypadki drogowe. 33-75% tej strasznej liczby, którą wymieniłam, to wypadki drogowe powodują uszkodzenia rdzenia kręgowego. To są wypadki samochodowe, motocyklowe, rowerowe. Wśród innych przyczyn urazów rdzenia kręgowego to wymienia się przemoc 22%, postrzały i bójki. Również upadki z wysokości. Tu najczęściej są to próby samobójcze. 14-44% w różnych krajach. Uprawianie sportu, skoki do wody, jazda na nartach, pływanie na desce. Nawet takie, wydawałoby się, pozytywne zachowanie ruchowe, sportowe u ludzi może być przyczyną urazów rdzenia kręgowego. Wśród innych przyczyn wymienia się powikłania pooperacyjne czy uderzenia przez spadający przedmiot. Właściwie co powoduje, że urazy rdzenia kręgowego są tak tragiczne w skutkach? W momencie urazu, stłuczenia rdzenia, dochodzi do przerwania tkanki nerwowej, do uszkodzenia błony komórkowej. To jest pierwotna przyczyna wystąpienia późniejszych wtórnych następstw urazu. Pierwszym następstwem jest nekroza. Komórki obumierają w ciągu kilku minut od momentu nastąpienia stłuczenia tkanki nerwowej. Następnie rozpoczynają się wtórne zmiany. Te czynniki, które tutaj w miejscu urazu wylewają się z uszkodzonych naczyń krwionośnych do tkanki rdzenia kręgowego, powodują, że komórki, które nie były uszkodzone, mogą obumierać w wyniku zmian apoptotycznych. Urazy tkanki nerwowej w danym momencie wywołują następstwa wtórne, których przebieg będziemy obserwowali w ciągu godzin, dni, miesięcy. Gdyż w miejscu uszkodzenia pojawiają się komórki glejowe, które mają to miejsce wypełnić. I one, okazuje się, są komórkami, które nie sprzyjają regeneracji tkanki nerwowej. Powstaje w wyniku glejozy blizna albo cysta, która rozprzestrzenia się i która ugniata włókna nerwowe, które wcześniej nie były uszkodzone i doprowadza do następnych degeneracyjnych zmian we włóknach wstępujących albo zstępujących, czyli tych, które łączą, przekazują informacje z obwodu do mózgu i z mózgu do mięśni i innych układów. Skracając całą tą moją wypowiedź, proszę zwrócić uwagę, że coś, co się dzieje sekundy, w skutkach obserwujemy przez miesiące i te zmiany degeneracyjne pogłębiają się. Należy tym następstwom zapobiegać. Oprócz tego, że w miejscu uszkodzenia mamy przerwanie włókien, zmiany degeneracyjne obserwujemy daleko od miejsca uszkodzenia, na poziomie ciał komórkowych, na przykład w mózgu, na poziomie pnia mózgu i w strukturach mózgowych, jak również w komórkach nerwowych rdzenia kręgowego, w sieciach nerwowych, dużo poniżej miejsca uszkodzenia. Te komórki nie zostały uszkodzone mechanicznie,
ale to, że nie ma wpływu ze struktur nadrdzeniowych, powoduje, że nie mogą działać prawidłowo. W związku z tym opracowywane są strategie naprawcze przeciwdziałające skutkom urazów na różnych poziomach. I na poziomie ciała komórki, tak jak wspomniałam wcześniej, obserwujemy śmierć nekrotyczną, apoptotyczną i atrofię z innych powodów. I tym następstwom urazu można zapobiegać. W jaki sposób? Podajemy środki farmakologiczne, przeciwapoptotyczne, neurotroficzne i środki uruchamiające procesy regeneracyjne. Chodzi tutaj o to, żeby te środki farmakologiczne podać jak najszybciej po urazie. U szczura taką farmakologię podajemy w ciągu 15 minut po uszkodzeniu. U człowieka okres krytyczny wynosi do 8 godzin. To jest przykład badań, w których szczurom po zmiażdżeniu rdzenia kręgowego podano farmakologię, która ma wyeliminować skutki nadmiernego pobudzenia. Komórki nerwowe, których aksony nie zostały uszkodzone, mogą obumierać w wyniku nadmiernego pobudzenia, na przykład glutaminergicznego. I takie pobudzenie można zablokować, zahamować, blokując receptory, które przewodzą to pobudzenie. Takim nowym środkiem, który właśnie się testuje w laboratoriach, jest NBQX. Jest to antagonista receptorów AMPA i receptorów kainowych. I okazuje się, że podanie tego środka w 15 minut po uszkodzeniu, czyli bardzo szybko po urazie, doprowadza do lepszego odtworzenia funkcji ruchowych u szczurów w tylnych kończynach. Czyli szczury miały zmiażdżony piersiowy odcinek rdzenia kręgowego, w to miejsce miały podaną tę substancję i proszę zobaczyć, że w testach, gdzie badano ubytek funkcji ruchowych tylnych kończyn, już po 3 tygodniach szczury potraktowane farmakologią poruszały się sprawniej. Różnica jest około 10%. Gdy 56 dni, ta różnica na korzyść szczurów, które zostały potraktowane odpowiednią farmakologią, jest 20%. Czyli natychmiastowa reakcja, natychmiastowe podanie farmakologii okazało się pożyteczne. I u ludzi takie środki farmakologiczne są też podawane. Problem jest, że te środki muszą być podane bardzo szybko po urazie, czyli do 8 godzin po wypadku, najlepiej na miejscu wypadku. Miejsce uszkodzenia to jest to miejsce, któremu trzeba sprzyjać regeneracji włókien, które zostały uszkodzone. Wśród skutków urazu w miejscu uszkodzenia, tak jak powiedziałam, wymienia się przerwanie bariery krew-mózg, tworzenie się blizny, która jest stworzona przez astrocyty, mikroglej, makrofagi i fibroblasty. W związku z tym dochodzi do zablokowania przewodnictwa aksonów i uruchamiana jest kaskada wtórnych skutków uszkodzenia. W jaki sposób możemy tym następstwom urazu zapobiegać? Oczywiście próbujemy zmniejszać wrogie wpływy naturalnych reakcji, które zachodzą w rdzeniu kręgowym, czyli podajemy środki hamujące powstawanie blizny. Równocześnie to miejsce powinniśmy wypełnić w jakiś sposób, żeby nie powstawała pusta cysta, która rozrastając się uciska następne neurony, następne włókna nerwowe. I to miejsce uszkodzenia wypełnia się transplantując różnego rodzaju pomosty, na przykład pomosty z nerwów obwodowych. Transplantuje się komórki szwana. Można transplantować tkankę nerwową rdzenia kręgowego pobraną z płodów. Można transplantować komórki macierzyste, a ostatnio mówi się o podawaniu makrofagów. Te wszystkie metody są bardzo skuteczne. Teraz Państwu pokażę, na ile są skuteczne. To jest przykład badań, w których w okresie okołoporodowym po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w miejsce urazu transplantowano tkankę płodową pobraną z rdzenia kręgowego. Okazuje się, że ta metoda jest skuteczna. Badano skuteczność tej metody w testach, w których szczur musiał schodzić po schodkach. Normalny szczur, schodząc po schodkach, popełnia bardzo małą liczbę błędów i stawia
w trakcie swojej lokomocji stopy prawidłowo. To są te czarne słupki, liczba prawidłowo postawionych kroków. Szare słupki to są kroki, w których kończyna ześlizgnęła się ze stopnie. Proszę zwrócić uwagę, że szczur paraplegiczny po uszkodzeniu rdzenia kręgowego nie jest w stanie poruszać tylnymi kończynami. Jest to taki sam objaw jak u ludzi. Dochodzi do paraliżu kończyn dolnych. I ten szczur nie stawia prawidłowo w ogóle tylnych kończyn. To są te szare słupki. Tymczasem szczury, którym transplantowano tkankę pobraną z płodów, potrafią chodzić w sposób bardzo prawidłowy. To jest zdjęcie oczywiście wybrane, ale proszę popatrzeć na słupki. Większość kroków została wykonana prawidłowo. Czyli transplantacja płodowej tkanki nerwowej do rdzenia w miejsce uszkodzenia była terapią skuteczną. Tutaj w tych doświadczeniach te szczury były poddane zabiegowi uszkodzenia rdzenia w młodym, zaraz po urodzeniu, w związku z tym tutaj też czynniki rozwojowe odgrywały dużą rolę. Innym przykładem, o którym wspominałam wcześniej, jest zbudowanie w miejscu uszkodzenia pomostu z nerwów obwodowych. Od innego osobnika pobiera się nerwy obwodowe i konstruuje się pomost w bardzo charakterystyczny sposób, że substancję białą łączy się z substancją szarą i na odwrót substancję szarą z odcinka rdzenia poniżej uszkodzenia z substancją białą powyżej. Takich pomostów konstruuje się kilkanaście i te badania przeprowadzone przez Chenga i Olsena wykazały, że szczury również poruszają się sprawniej, te, u których zbudowano takie pomosty, u których wypełniono miejsce uszkodzenia pomostami z nerwów obwodowych. To jest przykład oceny poprawności chodzenia szczurów w otwartym polu w skali od 0 do 5, gdzie 5 oznacza normalną lokomocję poprawną. Proszę zwrócić uwagę, że szczury zaznaczone tu na różowo, poddane terapii pomostu, już miesiąc po chodzą poprawniej. Na poziomie jednego punktu, gdy 12 miesięcy na poziomie 3. Co to oznacza? 3 punkty to nadal nie jest poprawna lokomocja, tylko te szczury poruszają tylnymi kończynami, ale czasami pociągają i nie stawiają stóp na podeszwie. Czyli nie jest to idealna metoda. Następną metodą, o której chciałam Państwu opowiedzieć dzisiaj, jest to transplantacja komórek macierzystych w miejsce uszkodzenia rdzenia. Komórki macierzyste to takie, które mogą różnicować się w komórki różnych układów. I tutaj wybrane były komórki macierzyste z linii komórek nerwowych, czyli takich, które już będą tworzyły komórki układu rdzenia kręgowego. Drugim ciekawym punktem tych badań jest to, że komórki macierzyste pobrane były od myszy, a transplantowane były do szczurów. Czyli międzygatunkowe transplantacje komórek macierzystych okazały się być skuteczne. Tutaj mamy znowu poruszanie się, ocena poruszania się swobodnego szczurów w otwartym polu, gdzie szczury oceniane były w skali od 0 do 14, gdzie 14 oznacza poprawną lokomocję. I szczury, którym transplantowano, to jest ta ciągła biała linia, te szczury, którym transplantowano w miejsce uszkodzenia komórki macierzyste, poruszały się sprawniej. Już 15 dni po uszkodzeniu, a 7 dni po zastosowaniu terapii. Tak jak poprzednia metoda, ta metoda też nie przyczyniła się do odzyskania całkowitego funkcji podporowych i funkcji ruchowych tylnych kończyn, ale różnica 2 stopni oznacza, że szczury poddane terapii poruszały stopami poprawniej. Lokomocja była bardziej skoordynowana i tylko czasami pocierały stopą stroną grzbietową po podłożu, a raczej częściej stawiały na podeszwach. Ostatnio w prasie omawiana była nowa terapia podawania makrofagów.
Makrofagi nie są komórkami nerwowymi, są to komórki krwi, które uruchamiane są w momencie, gdy dochodzi do uszkodzenia w różnych układach, czyszczą miejsce uszkodzenia. Okazało się, że zastosowanie takich aktywnych makrofagów w rdzeniu kręgowym, w miejsce uszkodzenia, może sprzyjać regeneracji. Te komórki wstrzyknięte właśnie do rdzenia czyszczą to miejsce i sprzyjają odrostowi włókien nerwowych. I jak te badania przebiegały na szczurach, pokazuje ten wykres. Również oceniano poprawność pochodzenia szczurów w skali od 0 do 14. I już 7 tygodni po zastosowaniu tej terapii szczury, którym transplantowano makrofagi, chodziły poprawniej. Tu jest różnica 9 tygodni po uszkodzeniu na poziomie 6 punktów. To jest bardzo istotna statystycznie różnica. Ale znowu powtórzę, że i ta metoda nie okazała się idealna. Tutaj też nie otrzymaliśmy całkowitego powrotu funkcji. To były strategie naprawcze, które stosowaliśmy w miejscu uszkodzenia. Ale wspomniałam wcześniej, że poniżej miejsca uszkodzenia jest sieć neuronów, która jest pozbawiona wpływów ze struktur nadrdzeniowych, ale ona żyje. Może można opracować takie metody naprawcze, takie strategie stymulujące tę sieć, że ta sieć zaczęłaby pracować poprawniej. Czyli jeszcze raz, skutki urazu, jak wymieniałam wcześniej, mielina i astrocyty produkują czynniki hamujące wzrost aksonów, czyli ta sieć nie może samoczynnie modyfikować się, bo te czynniki hamują rozrost aksonów i ta sieć rdzenia kręgowego jest pozbawiona wpływów ze struktur nadrdzeniowych. W związku z tym strategie naprawcze opracowywane w celu wspomagania tej sieci polegają na tym, że podaje się środki wzmagające regenerację i odrost aksonów. Można spowodować nasilenie plastyczności sieci nerwowych przez trening ruchowy, lokomocyjny na bieżniku na przykład. A można też transplantować komórki, które będą symulowały oddziaływania struktur nadrdzeniowych. Większość struktur nadrdzeniowych oddziaływuje na sieć nerwową rdzenia kręgowego poprzez wydzielanie na przykład monoamin. I gdyby się udało takie monoaminy wprowadzić do rdzenia poniżej uszkodzenia, jaki byłby skutek? Zaraz Państwu pokażę. Najpierw pokażę Państwu, w jaki sposób można zablokować czynniki, które hamują wzrost aksonów, czyli w jaki sposób można pobudzić regenerację. Takie badania były przeprowadzone na szczurach, u których przecinano połączenia korowo-rdzeniowe na poziomie pnia mózgu i w to miejsce podawano substancję przeciwciało IN1, które hamuje działanie substancji z rodziny inhibitorów wzrostu aksonów. Co się okazało? Że zastosowanie tej substancji wzmaga odrost aksonów z drogi korowo-rdzeniowej z drugiej strony i że tym odrostom tej regeneracji sprzyja powrót funkcji. Było to wykazane w teście wspinaczki, gdzie szczury wspinały się po grubej linie i normalny, zdrowy szczur popełnia w trakcie takiej wspinaczki bardzo mało błędów. Jemu łapki się nie ślizgają. Tymczasem po jednostronnym przecięciu połączeń korowo-rdzeniowych 50% wspięć jest obarczona błędem. Tymczasem zastosowanie terapii zmniejsza ten błąd o połowę. Czyli ta terapia, która zablokowała substancje, które przeciwdziałały regeneracji, okazała się skuteczna. Ona okazała się skuteczna nawet w takim teście, gdzie szczur musiał sięgnąć łapką, która jest kontrolowana przez korę po stronie uszkodzonej, musiał sięgnąć po 50 peletek i je zjeść. Normalny szczur potrzebuje około 75 sekund, żeby zjeść 50 peletek. Szczur po uszkodzeniu 175. A co się dzieje po podaniu farmakologii? Te szczury
posługują się łapką w sposób prawidłowy i w tym samym czasie pobierają 50 peletek. Czyli mamy następną metodę, która jest skuteczna. Wspomniałam również, że zwykły trening rehabilitacyjny, intensywny, może wspomagać restytucję, przywracanie funkcji ruchowych u zwierząt i u ludzi. Takie badania początkowo prowadzono na kotach, gdzie po urazie rdzenia kręgowego stawiano na ruchomym bieżniku, gdzie przednie kończyny były umieszczone na nieruchomej podpórce, natomiast tylne kończyny poruszały się w rytmie ruchu bieżnika. Odpowiednia stymulacja ogona wywołuje naprzemienne ruchy kończyn. Odpowiednio wspomagana farmakologicznie poprzez kaniulę, którą można podawać bezpośrednio do rdzenia, również sprzyja odtwarzaniu funkcji. Badania, o których mówię, prowadzone były na dwóch grupach kotów. Jedne koty były trenowane po uszkodzeniu rdzenia kręgowego na bieżniku, w lokomocji, a druga grupa kotów nie była trenowana. Jakie wyniki obserwowaliśmy? Proszę zwrócić uwagę, że już 4 tygodnie po uszkodzeniu rdzenia kręgowego koty, które były poddane treningowi lokomocji na bieżniku, poruszały się z prędkością maksymalną większą niż koty nietrenowane. Również liczba kroków, które stawiały prawidłowo w czasie 45 sekund, u kotów trenowanych już 5 do 6 tygodni po uszkodzeniu była większa. Czyli intensywny trening rehabilitacyjny na bieżniku spowodował, że doszło do odtworzenia funkcji ruchowych u kotów w tylnych kończynach po całkowitym uszkodzeniu rdzenia, gdzie nie ma połączenia między strukturami mózgowymi z siecią nerwową rdzenia kręgowego poniżej uszkodzenia. Te wyniki zasugerowały, że można spróbować stosować podobną terapię u ludzi. I takie badania, taką rehabilitację prowadzi się na przykład w Bonn u profesora Wernicka, gdzie pacjenci z uszkodzonym rdzeniem kręgowym podwieszani są nad ruchomym bieżnikiem na specjalnym siodełku i mają zdolność poruszania nogami po ruchomej taśmie. Pierwsze dni treningu wymagają pomocy ludzi. Siedzą najczęściej dwóch lub czterech rehabilitantów i przestawia te kończyny. Ale okazuje się, że już po dwóch, trzech tygodniach ci pacjenci potrafią sami przestawiać i poruszać się prawidłowo na bieżniku i co najważniejsze, potrafią poruszać się w domu. Oczywiście największe sukcesy odnosi się u pacjentów, u których doszło do częściowego uszkodzenia rdzenia. Nadal rehabilitacja pacjentów z całkowitym uszkodzeniem rdzenia kręgowego jest bardzo ograniczona, gdyż ta sieć nerwowa poniżej uszkodzenia rdzenia kręgowego, te neurony potrzebują neurotransmiterów, które są przekazywane ze struktur nadrdzeniowych. I tych neurotransmiterów, monoamin, brakuje tej sieci. I sam trening lokomocyjny, który uaktywnia mięśnie zginacze i prostowniki, jest za mały. Opracowano taką metodę, by dostarczać tych substancji, których brakuje w rdzeniu, transplantując tkankę płodową. Pobieramy wycinek płodu, pnia mózgu, który zawiera komórki produkujące monoaminy, na przykład serotoninę z tworu siatkowatego i transplantujemy do rdzenia kręgowego poniżej miejsca uszkodzenia. To jest transplantacja przeprowadzona miesiąc po uszkodzeniu, czyli wtedy, kiedy w tym miejscu urazu jest już blizna i nie ma szans na regenerowanie jakichkolwiek połączeń. W związku z tym dostarczamy do miejsca rdzenia poniżej uszkodzenia jak gdyby substytut struktury nadrdzeniowej, struktury i wpływów, których brakuje w tej części rdzenia kręgowego. Jak to skutkuje u zwierząt? To jest przykład szczura po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, który ma sparaliżowane tylne kończyny i który poruszając się właściwie nie rusza tylnymi kończynami. Nie jest w stanie
poruszać, stawiać prawidłowo i właściwie porusza się w klatce jedynie korzystając z kończyn przednich. Proszę zwrócić uwagę, że ten szczur nie okazuje żadnego dyskomfortu. On nie czuje bólu i nie jest na specjalnych środkach farmakologicznych. W związku z tym taki model doświadczalny daje nam szansę na badanie paraplegii u szczurów. Jak to jest u tego szczura, gdy dołożymy stymulację ogona, o której mówiłam u kotów? Ten szczur porusza tylnymi kończynami, ale nadal ta lokomocja nie jest prawidłowa. On nie potrafi postawić stóp na podeszwach. A jak będzie wyglądało u szczurów, u których transplantowaliśmy komórki, które produkują monoaminy? To jest przykład szczura, który poddany terapii potrafił chodzić. Wprawdzie nie unosił wysoko ciała, a w klatce poruszał się głównie na przednich kończynach, ale tylne były podkulone. Różnica jest znaczna. A gdy dołożymy stymulację ogona, to taki szczur poddany transplantacji chodzi prawidłowo. Jest to lokomocja podeszwowa, skoordynowane ruchy lokomocyjne tylnych kończyn i niestety w klatce nadal porusza się głównie na przednich kończynach, brakuje funkcji posturalnych. W naszych badaniach rejestrowaliśmy aktywność mięśni i to, co chciałabym Państwu tutaj pokazać, to, że ta terapia transplantacji tkanki płodowej zawierającej komórki produkujące serotoninę okazała się skuteczna właśnie i poprawiła aktywność mięśni. Szczury normalne, gdy poruszają się, ich aktywność ich mięśni, prostowników i zginaczy skorelowana jest z naprzemiennym przestawianiem kończyn. Mięsień prostownik działa tak długo, jak kończyna stoi na podłożu. Mięsień zginacz działa w trakcie fazy przeniesienia, gdy kończyna jest uniesiona. Czas trwania aktywności mięśnia prostownika zależy od prędkości poruszania. Im wolniej szczur chodzi, tym dłuższa aktywność mięśnia posturalnego jest obserwowana. Jest to równomiernie rozłożona aktywność mięśnia. A co się dzieje u szczura po uszkodzeniu rdzenia kręgowego? Te mięśnie prostowniki nie są w stanie kontynuować przez długi czas swojej aktywności. To jest przykład aktywności klonicznej, którą obserwuje się u pacjentów z paraplegią. Jak również mięśnie prostowniki i zginacze nie działają naprzemiennie, jak pokazywałam u szczura normalnego, ale obserwuje się koaktywację mięśni prostowników i zginaczy jednej kończyny, jak i prostowników dwóch kończyn, lewej i prawej. Czyli dochodzi do, w wyniku uszkodzenia rdzenia, dochodzi do zaburzenia aktywności mięśni. Natomiast to, co robi transplant, to poprawia tę koordynację międzymięśniową i międzykończynową. Proszę zwrócić uwagę, że u szczura po zastosowaniu transplantu prostowniki działają na przemian, prostownik i zginacz jednej kończyny działa na przemian, jak również i drugiej. Czyli transplantacja tych monoamin, tych komórek produkujących serotoninę, wspomagała odtworzenie, restytucję funkcji ruchowych w tylnych kończynach u szczurów. Myśmy wykazali, że to na pewno komórki serotoninergiczne sprzyjają odtworzeniu funkcji. Proszę tutaj zwrócić uwagę, są to komórki zabarwione immunocytochemicznie, komórki serotoninergiczne w rdzeniu. To jest miejsce transplantu, ta ciemna kropka, a te pasma to jest miejsce migracji komórek i wypuszczonych włókien serotoninergicznych. U szczurów, u których nie podaliśmy transplantu, skrawki rdzenia kręgowego były jasne, nie mieliśmy w ogóle ciemnych zabarwień. W związku z tym daje to nam prawo do korelowania zmian, pozytywnych zmian, które żeśmy obserwowali w odtwarzaniu funkcji z transplantem komórek serotoninergicznych. W dzisiejszym wykładzie przedstawiłam Państwu wiele różnych strategii naprawczych dotyczących oddziaływania na poziomie ciała komórki w miejscu urazu i poniżej miejsca urazu.
I z naszych badań wynika, że te strategie naprawcze muszą być skoordynowane w czasie i powinny być przeprowadzone u pacjentów w odpowiednim czasie i bardzo szybko po urazie. Te strategie naprawcze powinny być również skoordynowane z intensywną rehabilitacją ruchową i to prawdopodobnie doprowadzić może do zwiększonego powrotu funkcji. Oczywiście, dlaczego robimy takie badania na zwierzętach? Bo zastosowanie metod transplantacji, na przykład tkanki płodowej u ludzi, w tym momencie jest niemożliwe. Wybranie tkanki płodowej, transplantowanie do rdzenia w tym momencie wiąże się z różnym ryzykiem, na przykład przeniesienia chorób genetycznych. W związku z tym idealnie byłoby wykorzystać te efekty, te wyniki, które tutaj obserwowaliśmy na zwierzętach, dla opracowania nowych metod i zastosowania ich u ludzi. Na przykład idealnie byłoby pobrać tkankę nerwową od pacjenta z uszkodzonym rdzeniem kręgowym, zmodyfikować ją w ten sposób, żeby właśnie produkowała te monoaminy i wtedy transplantować. To jest niestety przyszłość.